nasz program zawsze rozpoczyna Daria, mówiąc sławetny dzień dobry, ale ponieważ nie jesteśmy dzisiaj w studiu, to ja sobie pozwolę zacząć powiedzieć, witamy Państwa w sportowym plenerze. Chociaż dzień dobry byłoby adekwatne, ponieważ mamy piękną pogodę letnią i my także w tym letnim wydaniu, no bo po co się dusić w murach? Ale oczywiście dzisiaj dzień cały, teraz do późnego popołudnia, właśnie tak wygląda w Opolu, tak będzie wyglądało również i przez najbliższe dni, jeśli chodzi o pogodę. A co będzie, jeśli chodzi o sport, to powiemy Państwu, dlaczego znaleźliśmy się tutaj, co będzie z naszym programem podczas wakacji, no i co dziać się będzie, jeśli chodzi o sportowe wydarzenia właśnie podczas nich. A wbrew pozorom, różnego rodzaju tematów dotyczących obiektów sportowych dzisiaj będzie bez liku. Sportowych emocji podczas tych wakacji nie zabraknie. Co prawda drużyny mają przerwy w rozgrywkach ligowych, ale to nie znaczy, że przecież Opolanie wszyscy nie mogą również uprawiać sportu, także tego amatorskiego, rekreacyjnego. My dzisiaj jesteśmy na stadionie lekkoatletycznym nieprzypadkowo, z uwagi na to, że przed nami ostatnia impreza właśnie na tym obiekcie przed przerwą techniczną, z uwagi na to, że no właśnie wakacje są tym czasem, gdzie na wielu obiektach wykorzystywana jest ta przerwa w zmaganiach. Dokładnie. Zapytaliśmy zatem kierownika obiektu Janusza Trzepizura, co to będą za ostatnie sportowe wydarzenia i co wydarzy się po nich. Mistrzostwo Województwa, ostatnia edycja w kilku kategoriach wiekowych, ale przedsmak za chwilę 24. Mistrzostwa Polski Seniorów i później wszystkie kategorie U18, U20, U23, cykl Mistrzostw Polski. Remont miał się rozpocząć w kwietniu, rozpoczyna się 21 czerwca. Firma Tamex, która wygrała przetarg, jedna z najlepszych w Polsce, robiąca wiele obiektów, Bydgoszcz, Stadion Śląski, wchodzi i myślę, że 2 miesiące, tak przynajmniej jest plan. Oczywiście program przewiduje jeszcze do końca tam września, ale liczymy, że lipiec, sierpień, jeżeli wszystko będzie i pogoda dopisze, czyli taka jaka jest, będzie ciepło, tartan potrzebuje ten. Co robimy? Ściągamy tą wierzchnią warstwę tartanu, ona ma grubość 12 do 20 mm, jest specjalna taka frezarka, która ściąga tą wierzchnią warstwę i będzie to nadlewane na nowo. Oczywiście w miejscach, tak powiem, nierównych będzie uzupełniane albo podłoże, lub uzupełniane tak zwane szpachlowanie, tak trochę jak z malowaniem. Technologia firmy Konika to jeden z najlepszych tartanów, który jest kładziony. Widzimy po 15 latach, że on jeszcze trzyma się dobrze, wszystkie linie już nam wyblakły. I oczywiście najtrudniejszy element po frezowaniu to odtworzenie certyfikatu kategorii trzeciej, czyli bardzo wysokiej, przemalowanie 800 znaków geodezyjnych, które są potrzebne, żeby rozgrywać zawody. To trochę takie skomplikowane dla mnie. I docelowo wymiana wszystkich urządzeń tak zwanych stałych, czyli belki do skoków dal, koryta do tyczki i zakup sprzętu, który idzie w oddzielnym przetargu. Za chwilę będziemy go ogłaszać. Za kwotę 300 tysięcy kupujemy sprzęt niezbędny do certyfikacji, między innymi ze skok do tyczki kompleksowy, ponieważ on jest już po 15 latach, nie nadaje się do eksploatacji, nie jest bezpieczny i stracił, że tak powiem, certyfikat, a jest to niezbędne, żeby go otrzymać. I zakładamy we wrześniu pierwsza impreza, jeszcze nieoficjalne otwarcie, Festiwal Skoków 12 Międzynarodowy i otwarcie oficjalne 2 października. Ale stadion lekkoatletyczny to nie jedyne miejsce, gdzie odbędzie się przerwa na jakieś prace porządkowe czy też remont. Taka przerwa także dotyczy Stegu Areny czy Opolskiego Toropolu. Chciałbym dlatego nawiązać do Stegu Areny, bo tam dość duży, poważny remont. Chodzi o podłogę, posadzkę, dlatego też hala będzie zamknięta. W zasadzie już ruszył ten remont i będzie zamknięta przez miesiące wakacyjne. Założenie jest takie, żeby to wykonać przede wszystkim dobrze, ale też jak najszybciej, bo pamiętajmy, że tam trenują nasze ekstraklasowe drużyny. Są szczypiorniści gwardii, są siatkarki, które uzyskały awans do krajowej elity, są futsaliści Dremana, więc to jest ten moment, kiedy ten remont należy zrobić z jak najmniejszą szkodą dla tych drużyn naszych, które są eksportowe, którymi możemy się chwalić w całym kraju. Kiedy tam będzie trwał remont, na szczęście jest już hala w Opolskim Centrum, w Opolskim Parku Sportu, czyli dawny Cieplak, i tam te nasze drużyny zawodowe będą mogły w czasie wakacji trenować, kiedy Stegu Arena będzie dla nich niedostępna. Chodzi o wymianę podłogi posadzki, o wzmocnienie jej tak, żeby ona była po prostu
lepiej jeszcze przystosowana do, nie tyle do imprez sportowych, co do takich imprez związanych z koncertami na przykład, żeby to obciążenie na tej podłodze mogło być większe. Toropol tak naprawdę, kiedy zakończyło się tam centrum szczepionkowe, gdzie były prowadzone szczepienia, Toropol teraz ma przerwę, przystosowany jest do nowego sezonu. Mrożenie lodowiska ma nastąpić w połowie lipca, także jesteśmy dobrej myśli, z tego też względu, że te miesiące letnie oczywiście wypoczywamy, jest gorąco, wypoczywamy nad wodą, ale tak dla ochłody, kiedy można przyjść na ślizgawkę ogólnodostępną w lipcu, początek sierpnia, to jest zawsze miła ulga, miłe odetchnięcie od tych upałów, które panują na dworze. No to miejmy nadzieję, że wszystko się uda i że zobaczymy nasze obiekty sportowe już w zupełnie innym, odnowionym anturażu. I czekamy oczywiście na wydarzenia sportowe z udziałem opolskich drużyn, ale tak jak mówiliśmy na początku, na razie przerwa w rozgrywkach, co nie oznacza, że tutaj nic się zupełnie nie będzie działo. Szanowni Państwo, już w ten weekend bardzo dużo dawki sportu i rekreacji. O godzinie 9 spotkanie z parkrunem na Wyspie Bolków, wspólne bieganie, natomiast o godzinie 10.30 w Parku 800-lecia, jak co tydzień zajęcia ze sportowym dzielnicowym, zajęcia Nordic Walking. No a sobota jak zwykle pełna sportu, ale tego rekreacyjnego również, jeśli chodzi o tenis, bo od godziny 11 na kortach przy ulicy Dambonia także zajęcia dla najmłodszych, dla milusińskich kilkunastolatków. 11 i 12 to tury właśnie spotkań tenisowych. To do południa, no a wieczór, miejmy nadzieję, że piłkarsko będzie dla nas, choć zadanie bardzo trudne. Bardzo trudne, ale oczywiście nie tracimy nadziei. Będziemy mocno trzymać kciuki za polską reprezentację, która jutro w ramach Mistrzostw Europy zmierzy się z Hiszpanią. O godzinie 21.00 zapraszamy wszystkich do Strefy Kibica na Małym Rynku. To sobota, natomiast w niedzielę może tym razem rozpoczniemy od wydarzeń ligowych, bo w samo południe przyjdzie się mierzyć naszemu OKB Betmet Kolejarzowi Opole w rundzie rewanżowej, bo ta już się właśnie rozpoczyna na drugoligowym froncie w Poznaniu z tamtejszymi Skorpionami, czyli Spetshausem PSŻ-em. No, gospodarze na pewno będą chcieli się zrewanżować za mecz w Opolu, który bardzo wyraźnie przegrali, a zatem i Wolbert, i Skupieni Chmiel będą chcieli wyrwać zwycięstwo dla Poznaniaków. No, ale Piotr Mikołajczak zapowiada, że nasza drużyna jak zwykle przystąpi w najsilniejszym zestawieniu do tego wyjazdowego spotkania. Zobaczymy zatem żelazny skład: Brzozowski, Hansen, Torsal, Kudryjaszow, Polis, Kowalski i Krzykowski. No i liczymy, że kolejne dwa punkty kolejarze dopiszą do ligowej tabeli. O polskim żużlowcem oczywiście będziemy także w niedzielę kibicować. To wydarzenie ligowe, ale w tę niedzielę właśnie także nie zabraknie okazji do rekreacji. O godzinie 11 na basenie Wodna Nuta zumba w wodzie. Myślę, że Donat się wybierze. Widzę, że jest bardzo zainteresowany. A o godzinie 12 joga, jeżeli będziesz zainteresowany, to też myślę. To jest dla mnie. Okej, dobrze. Po całym sezonie z Tobą myślę, że ta joga mi się przyda. Natomiast to weekend, ale przed nami jeszcze cały tydzień pełen wielu, wielu naprawdę ciekawych wydarzeń, ponieważ będziemy obchodzić święto naszego miasta, czyli Dni Opola. W ramach tego święta także wiele będzie się działo, jeżeli chodzi o sport i rekreację. Rzeczywiście Dni Opola nie mogą się obyć bez sportu i w tym roku, jako że mamy nowy obiekt, czyli Opolski Park Sportu, to tam dwie imprezy, ale nim o nich, to zacznę od tego, że w ostatni dzień roku szkolnego, czy też pierwszy dzień wakacji, a więc w piątek 25 czerwca, otwieramy basen letni Błękitna Fala. Tam taka impreza, można powiedzieć festyn, bezpiecznie nad wodą, pokazy ratownictwa wodnego, pokazy ratownictwa takiego medycznego, zabawy w wodzie, pokazy płetwonurków, a więc serdecznie zapraszam w pierwszy dzień wakacji na nasz basen przy Placu Róż, natomiast w sobotę 26 dwa turnieje. Obraziliśmy się trochę na naszych piłkarzy, bo słabo wypadli w pierwszym meczu na Mistrzostwach Europy i robimy swoje euro. Oczywiście to tak pół żartem, pół serio, bo robimy konkurs rzutów karnych rodzic z dzieckiem dla dzieci z roczników od 2010 do 2014. Turniej w formule euro, a więc rodzic stoi na bramce, dzieciak strzela. To pierwsza impreza, druga impreza w ten sam dzień, również w sobotę, tuż obok na boisku wielofunkcyjnym, turniej koszykówki 3x3 Patriotic Cup. Gramy w trzech kategoriach wiekowych, do lat 13, do lat 17 w kategorii Open. Koszykówka na jeden kosz, kiedyś popularnie się to nazywało streetball. W tym roku debiutuje na Igrzyskach Olimpijskich. Będziemy trzymać kciuki za Polaków podczas igrzysk, a wcześniej u nas w Polskim Parku Sportu taki właśnie turniej. Oprócz tego oczywiście miesiące wakacyjne są takie bardziej leniwe, ale w pierwszą sobotę lipca to już tradycja. Mamy
bieg opolski na Wyspie Bolko. Następnie będą na pewno również spływy kajakowe z nurtem Opola. A potem będziemy czekać już na rywalizację ligową, bo te nasze drużyny ligowe wracają, czy to już w czasie wakacji piłkarze, a potem na koniec wakacji, początek września, wyczekiwani szczypiorniści, siatkarki, czy też futsaliści. Cały czas jeżdżą żużlowcy, więc mimo, że to jest taki troszeczkę czas laby, to nie dla wszystkich sportowców, trzeba się też przygotować do drugiej części roku. Na wakacjach zatem nudzić się nie będziemy, choć nasz magazyn, na razie po piłkarsku mówiąc, zawieszamy na popularnym kołku. Ale nie już tak ostatecznie, my oczywiście powracamy do Państwa już po wakacjach w formie magazynowej, co nie oznacza, że przez cały ten czas letni nie będziemy Państwu towarzyszyć, ponieważ będziemy regularnie informować o tym, co dzieje się w naszym mieście, zatem bądźcie Państwo z nami i oczywiście śledźcie to, co dzieje się na naszych stronach internetowych i facebookowych fanpage'ach czasnaopole.pl, opole.pl i sportoweopole.pl. Życzymy zatem Państwu zarówno aktywnych sportowo, jak i rekreacyjnie wakacji i spotykamy się z Państwem, tak jak mówiłaś, po nich z naładowanymi akumulatorami. I oczywiście w najlepszej formie. Do zobaczenia i do usłyszenia.